Dobry wieczór, Jolanta Pawlak. To jest program Ekonomia Raport. Dzisiejszy temat może być dla Państwa lekko szokujący, ale nie jest nie na miejscu. Porozmawiamy o nowej ustawie dotyczącej cmentarzy i chowaniu zmarłych, a to bardzo ważne, bo nowa ustawa prawdopodobnie przyczyni się do zmniejszenia szarej strefy w branży pogrzebowej. Szacuje się, że Skarb Państwa może zyskać na niej aż 2 miliardy złotych rocznie. Wojciech Oleksiewicz, przedsiębiorca prowadzący zakład pogrzebowy. Witam. Dobry wieczór, witam Pana. Grzegorz Lang, dyrektor do spraw prawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dobry wieczór. Witam również serdecznie. Pytanie do Pana Grzegorza Langa. Panie Grzegorzu, dlaczego trzeba było czekać na ustawę pogrzebową aż ponad 60 lat, a nawet chyba i dłużej? Na to pytanie nie ma pewnie jednej dobrej odpowiedzi, ale z naszego punktu widzenia to, że podjęto pracę i to bardzo szeroko zakrojone i w naszej ocenie takie prace, które idą w bardzo dobrym kierunku, to jest jednak wydarzenie w historii prawa polskiego godne odnotowania. Trzeba mieć świadomość, że tematyka jest bardzo wrażliwa, dotyczy wielu sfer życia, mimo że koncentruje się wokół takiego najczęściej tragicznego wydarzenia. Dlatego myślę, że przez te 60 lat z trudem politycy, decydenci decydowali się na podjęcie tego tematu, bo to jest po prostu trudny temat. Szacują Państwo, że uszczerbek Skarbu Państwa z tytułu szarej strefy, która w tym obszarze miała miejsce, czyli choćby braku wpisu do rejestru działalności gospodarczej, to 2 miliardy złotych rocznie. Za chwilę, no nie tak za chwilę, zaraz sobie powiemy kiedy, ale powstanie taka pierwsza kompleksowa konsolidacja przepisów, aspektów związanych z pochówkiem. Co dokładnie się zmieni? Dokładnie można powiedzieć, zmieni się wszystko, poza wybranymi podstawowymi instytucjami, które dotyczą samego chowania, samego miejsc pochówku i ustroju cmentarzy. W tej sferze się zmieni stosunkowo niedużo. Natomiast poza tym w całym, powiedziałbym, procesie wokół pochówku zmieni się praktycznie wszystko, bo mamy zarówno to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli uregulowanie samej branży pogrzebowej, mamy podjęte już daleko idące prace na tym w zakresie cyfryzacji dokumentacji i tutaj każdy, kto miał tą sytuację, że musiał zająć się swoim bliskim zmarłym, wie, że mitręga administracyjna, liczne papierowe dokumenty są potężną uciążliwością. Dzięki cyfryzacji na pewno ten proces administracyjny będzie znacznie płynniejszy. I kolejne dwie bardzo ważne zmiany to dotyczą już samego, powiedziałbym, okoliczności zarówno pochówku, jak i samego znalezienia w zwłok. Czyli przede wszystkim będzie wprowadzona instytucja koronerów, czyli wyspecjalizowanych lekarzy, którzy się zajmą stwierdzaniem śmierci, stwierdzaniem zgonu. A dlaczego to takie ważne? Ponieważ dzisiaj nie jesteśmy w stanie często, jak w takiej gorącej sytuacji, gdzieś jak zostały znalezione zwłoki albo jest wypadek, często trzeba czekać, aż się znajdzie odpowiednia osoba do stwierdzenia zgonu. Przyjeżdża karetka, stwierdza zgon tak naprawdę faktycznie, natomiast administracyjnego potwierdzenia to trzeba czekać dopiero na kogoś, kto jest do tego uprawniony. Czyli wyznaczenie wyspecjalizowanych lekarzy, których zadaniem będzie właśnie stwierdzanie zgonu, również znacznie zmniejszy uciążliwości biurokratyczne. To znaczy bliscy ofiar będą mieli po prostu jedno duże zmartwienie mniej w tej całej sytuacji. Czy to jest rynek skonsolidowany czy rozdrobniony? Pan Wojciech Oleksiewicz. Rynek usług pogrzebowych jest bardziej rynkiem rozdrobnionym. Tak, nie mamy dużych koncernów pogrzebowych, to są bardziej firmy rodzinne, które funkcjonują w dużych miastach, w małych miasteczkach. To proszę nam powiedzieć, jak do tej pory funkcjonował biznes pogrzebowy, bo tak musimy powiedzieć, bo jak rozumiem, te legalnie działające firmy prawdopodobnie na rynku miały lekko pod górkę. Czyli krótko mówiąc, jak można było zostać przedsiębiorcą pogrzebowym? Na dzień dzisiejszy założenie działalności pogrzebowej było łatwiejsze niż otworzenie budki z hot dogami. Tak, bo żeby zostać przedsiębiorcą pogrzebowym, wystarczyło zarejestrować się w CIDG, złożyć wniosek do Urzędu Gminy. Już prowadzimy zakład pogrzebowy.
firmy, które legalnie, takie jak i te firmy, zatrudniają pracowników, bo to najbardziej chodzi o szarą strefę, firma ma podwzgórek wtedy, kiedy jest na rynku konkurencja, która nie zatrudnia. Wtedy jest największe utrudnienie i najciężej jest prowadzić taką branżę. Firmy, że tak powiem, garażowe, walizkowe, tak, które nie zatrudniają pracowników, nie generują żadnych kosztów. One firmy garażowe, firmy walizkowe, to jakie firmy? To są firmy, które nie mają ani karawanów, nie zatrudniają pracowników, są ala pośrednikami w wykonywaniu usług, tak? Są pośrednikami, czyli ktoś jeszcze, czyli współpracują z kimś. Potrafią współpracować z innymi zakładami pogrzebowymi na zasadzie, że od tego wynajmę karawan, od tego wynajmę pracowników lub weźmiemy przysłowiowych skoczków, którzy pracują po różnych zakładach pogrzebowych. Tak? Czyli nie zajmują się tymi usługami, tym obszarem kompleksowym? Nie. Czy dochodziło w ostatnim czasie, może w ostatnich miesiącach, może w ostatnich latach do jakichś spektakularnych upadków firm pogrzebowych? No może nie tych większych, bo to prawdopodobnie nie mamy z tym do czynienia, ale tych mniejszych, takich otwieranych na prędce, tych bez znajomości przepisów. Na pewno okres covidowy pokazał, że wcześniej firmy, mniejsze firmy, którym ciężko było utrzymać się na rynku ze względu na przykład na jakość wykonywanej usługi, myślały już o zamknięciu, bądź zamykały, te firmy przechodziły na inną branżę. W momencie okresu covidowego wznawiały swoją działalność, tak? Ponieważ, nie oszukujmy się, okres covidowy powodował większą zgonowość, co wywierało na rynku większą ilość zakładów do wykonania tej usługi, tak? I w okresie covidowym szara strefa to była niesamowicie duża. A jak dzisiaj wygląda, mamy okres już po-covidowy, czy te firmy się pozamykały, czy one funkcjonują dalej? Te firmy funkcjonują, bo to nie było ich główne źródło dochodu. Więc jeżeli ktoś ma sklep, jest w branży innej, a miał dodatkowo kod PKDiU, prowadzi usługi pogrzebowe, to on to ma, zachowuje, tylko po prostu to nie jest jego głównym źródłem dochodu. Panie Grzegorzu, pan Grzegorz Lang, co po przyjęciu nowej ustawy zmieni się w funkcjonowaniu takiego przedsiębiorstwa pogrzebowego? Nowa ustawa stwarza w ogóle podwaliny pod stworzenie prawdziwej branżowej regulacji. To, co już tutaj wspomnieliśmy, wymagany będzie rejestracja firmy w rejestrze działalności regulowanej. Czyli już nie będzie wystarczające proste zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej, tylko trzeba będzie zadeklarować i przygotować się do rejestracji. W nowej ustawie zostaną przewidziane bardzo, tak bym powiedział, podstawowe, ale krytyczne wymogi, które każda normalnie, solidnie i, co najważniejsze, stale działająca firma pogrzebowa będzie musiała spełnić. Chodzi o wyposażenie, o zapewnienie odpowiednich standardów higienicznych, także o zapewnienie dostępu do transportu, ale uwaga, specjalistycznym pojazdem, tak? By naszych tutaj zmarłych nie wozić w sposób, który, co tu dużo mówić, uwłacza ich godności, jakimiś przypadkowymi pojazdami gdzieś obok innego towaru, już w skrajnym, skandalicznym wypadku. Czyli można powiedzieć, że nowa ustawa będzie takim punktem wyjścia do tego, żeby w jakiejś perspektywie czasu można mówić o tym, że polska branża pogrzebowa została ucywilizowana. Bo dzisiaj, tak jak tutaj pan prezes powiedział, przypadkowość czasami i taka doraźność tych działań powoduje, że poruszamy się wszyscy w szarej strefie, a ci, którzy chcą faktycznie wiązać swoją przyszłość i działalność z tą branżą, co wymaga również dosyć sporych nakładów inwestycyjnych, no niestety narażani są na nieuczciwą konkurencję. Czy my byliśmy bez tej ustawy, bez skodyfikowania, zebrania tych przepisów, czy napisania od nowa, byliśmy daleko w tyle, jeśli chodzi o świat? Z naszego rozeznania wynika, że tak. To znaczy, branża pogrzebowa i w ogóle zawód przedsiębiorcy pogrzebowego w innych krajach jest traktowany po prostu bardzo poważnie. Traktowany jest jako zawód, no prawie albo wręcz jako zawód zaufania publicznego. I w związku z tym rozwiązania systemowe przyjęte w innych krajach dają pewien taki spokój wszystkim, którzy muszą się borykać ze śmiercią bliskich. U nas każdy jest właściwie zdany na swoją zaradność w tej sprawie. Panie Wojciechu,
Przypuszczam, że niecała branża przyjmuje te przepisy no, z zadowoleniem. Jak podchodzicie do tego? Jakie głosy słychać od przedsiębiorców? Pewnie jak wszędzie, tak, są zwolennicy i przeciwnicy tego. My generalnie staramy się każdemu tłumaczyć, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak? Nie zapomnijmy, że jeżeli przychodzimy do zakładu pogrzebowego, przychodzimy chować osobę bliską. Jest to tato, mama, babcia, dziadek, syn, córka, różne rodzaje, tak? Więc przychodzimy do zakładu jako do firmy z zaufaniem, która powinna nas z nami się zaopiekować, poradzić, doradzić w tych trudnych sytuacjach. Więc my jako firmy zatrudniające pracowników, posiadające odpowiednie kwalifikacje, dbamy o to wszystko, tak? I dla nas ustawa, która będzie regulowała to wszystko, jest jak najbardziej na plus. Osoby, które nie wiążą, tak jak pan Grzegorz powiedział, nie wiążą przyszłości z prowadzeniem tej branży, dla nich ta ustawa jest no, nie na rękę, bo będą musieli zainwestować, będą musieli się rozwijać. Więc ja się pytam, to gdzie byłeś przez te parę lat? Jak prowadziłeś tą działalność? Skoro ty nagle musisz się rozwijać, nagle musisz inwestować. Inwestujemy cały czas. Począwszy, pan doktor, tak, inwestuje w narzędzia, dentysta, kosmot, każdy inwestuje w swoją branżę, w swoją działalność po to, żeby świadczyć usługi na jak najlepszych poziomach, tak? No, my mamy ten minus, że my nie powtórzymy tej usługi. Jak już ją raz wykonamy, jak ją raz zepsujemy, jak raz rodzina źle podejmie decyzję, co chodzi o pochówek, ona za rok tego nie poprawi. Pani urodziny za rok zrobi inne, pani zaprosi innych gości, ale dzisiaj, jak pani organizuje pogrzeb mamy, tata, osoby bliskiej, to jeżeli pani go źle zorganizuje, jeżeli pani pójdzie do nie do właściwej firmy, która nie spełni pani oczekiwań, która nie zadba o zmarłego, to pani będzie żałowała do końca życia tego. Dlatego podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w ogóle wprowadzenie tego regulowanego zawodu, co ja bym też o to walczył, to jest najwyższy priorytet dla nas. A proszę nam coś powiedzieć o zawodzie, jak pan nazwał przedsiębiorca pogrzebowy, to nie jest chyba dobre tutaj słowo. O człowieku, który działa w tej branży, który się tym zajmuje. Tak, mamy dyrektorów, mamy prezesów, tak, mamy stanowiska, ale jest osoba, która w firmie, w zakładzie pogrzebowym ma bezpośredni kontakt z osobą zmarłą. Tak? Mamy tenetopraktorów, czyli balsamistów, którzy balsamują ciała, przywracają nam zmarłych do wyglądu naprawdę godnego pochówkowi. Tak? Mamy wizażystów, tak? Mamy kursy specjalne dla pracowników, właśnie firmy, które zatrudniają pracowników. Organizują kursy dla wizażu pośmiertnego, żeby chociaż namiastka dać tego godnego pochówku. Tak? I przedsiębiorca pogrzebowy to jest przedsiębiorca, to jest ktoś, kto prowadzi, ale tam są ludzie, którzy pracują i też myślimy nad zagadnieniem, jak nazwać, czy to będzie pracownik zakładu pogrzebowego jako pogrzebownik, tak, czy no, szukamy tego cały czas, bierzemy gdzieś tam z zagranicy, patrzymy, jak za granicą to jest, bo nie oszukujmy się, zagranica ma bardzo wyregulowane zawody, ma proste schematy w tej materii i które naprawdę dobrze się sprawdzają, tak? Z zakresu transportu jest wyraźnie napisane, jaki to ma być samochód, ile można przewozić trumien. Na przykład Belgia ma to, że jest jeden karawan, jedna trumna. W okresie covidowym ministerstwo zezwoliło na przewóz dwóch trumien w jednym karawanie, ale to był tylko wyjątek, okres covidowy. W Polsce, proszę pani, dzisiaj pani ma busa i pani może wieźć dwie, trzy trumny z ciałami, cztery trumny z ciałami. Naprawdę jest wolna amerykanka. Nikt tego nie weryfikuje. Jak jeszcze kiedyś w okresach, w latach 90., 2000, inspekcja sanitarna. Czyli sanepid, stacja sanitarna, weryfikowała pojazd przed dopuszczeniem do branży, tak, do odliczenia od podatku VAT, wpuszczenia w koszty jako u przedsiębiorcy, on musiał spełniać swoje wymogi. Musiał być przystosowany przez firmę, która miała homologację. Dzisiaj są te firmy, one robią to, ale nikt tego nie sprawdza. Czyli tak naprawdę kupię busa, jeżeli nie mam stacji sanitarnej, która mi musi zweryfikować tego busa, to nie mam obowiązku zrobienia jego, bo nikt go nie kontroluje. Ani inspekcja transportu drogowego, ani policja nie kontroluje pojazdów pod kątem zarejestrowania i przeznaczenia. A przecież to jest fundamentalna podstawa. W okresie covidowym przecież były takie przypadki, że zwykłymi busami ciała covidowe przewożono.
No, była to dość taka ekstremalna sytuacja, która miejmy nadzieję, że w świecie się już nigdy nie powtórzy, chociaż różne są teorie na ten temat. Panie dyrektorze, czy ustawa zamyka ten obszar dotyczący, który potrzebował, wymagał regulacji, czy są jeszcze obszary, które będą wymagały pochylenia się nad nimi? Z naszej oceny wynika, że właściwie obszary, czyli zakres samej materii jest kompleksowo ujęty i tutaj należą się słowa uznania dla autorów tej ustawy. Oczywiście co do kształtu poszczególnych rozwiązań. To jest autorem ustawy? Autorem ustawy jest pełnomocnik premiera, pan Wojciech Labuda, który w naszej ocenie włożył ogromną pracę i też szeroko z nami konsultował. Kiedy ustawa ma szansę wejść w życie? Myślę, że ciężko powiedzieć, jak będzie ostatecznie, natomiast z takich naszych odsłuchów wynika, że to jest gdzieś luty przyszłego roku. Panie Wojciechu, czyli dojdzie do sytuacji, że ta konkurencja na rynku wreszcie zostanie uregulowana, wyrównana w branży pogrzebowej? Mamy taką nadzieję, że będzie każdy na równej płaszczyźnie. O to walczyliście. O to walczymy. I nadal walczymy. I będziemy walczyć. Bardzo dziękuję. Wojciech Oleksiewicz, przedsiębiorca prowadzący zakład pogrzebowy. I pan Grzegorz Lang, dyrektor do spraw prawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Również bardzo dziękuję. Dobranoc. Dobranoc Państwu. Państwu również bardzo dziękuję. Dobranoc. Do zobaczenia.